Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Honkisz, a to jest Hawkeye, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tenisie w ubiegłym tygodniu. I praktycznie zakończyliśmy już sezon pań, zostało nam tylko Billie Jean King Cup, także to też będziemy mieć o czym rozmawiać za tydzień, no bo grają Polki. Polki bez Igi Świątek, która w finałach doszła do półfinału, tam niestety uległa Arynie Sabalence. O tym sobie oczywiście dzisiaj głównie porozmawiamy, bo królową tych finałów została Caroline Garcia. Tydzień temu mówiłem, że Garcia jedzie tam w naprawdę nie najlepszej formie. Po tej zwyżce przyszedł taki słabszy okres i wydawało mi się, że to jest czas, w którym rządzić będzie Jessica Pegula, rządzić będzie może Coco Gauff. A stało się zupełnie, zupełnie odwrotnie, bo ani Pegula, ani Gauff, ani nawet Iga Świątek nie grały swojego najlepszego tenisa. Natomiast Caroline Garcia, fantastyczna dyspozycja francuski, ona wygrała, zwyciężyła z Aryną Sabalenką. A u panów też nieprawdopodobny Holger Rune. Zwycięstwo w Sztokholmie, finał w Bazylei, a teraz zwycięstwo w Paryżu. Największe zwycięstwo w karierze z Djokoviciem. No, historia tego spotkania niesamowita, a oprócz tego grał też Hubert Hurkacz, który w zasadzie meczem z Holgerem Rune mógł sobie zapewnić awans do finałów. Natomiast przegrał zdecydowanie z Duńczykiem i jak widać zresztą całkiem zasłużenie. Ale zanim zaczniemy, pragnę tylko przypomnieć, że sponsorem tego serwisu jest Bookmaker Forbet z kodem TBD. Macie szansę na fantastyczne bonusy, także serdecznie zachęcam do skorzystania. Tak jak wcześniej wspomniałem, nieprawdopodobna forma Caroline Garcia. W grupie nie błyszczała, ona w zasadzie mogła odpaść, bo w trzecim meczu grała z Kasatkiną, tam trzeci set, tiebreak i dopiero w tiebreaku 7-5, bardzo zacięty mecz. No, dwa razy miała przewagę przełamania francuska w decydującym secie, a i tak była w stanie Kasatkina tę stratę zniwelować. W tiebreaku była ciut lepsza cały czas, przeważała i koniec końców zamknęła ten mecz, wygrała, awansowała dalej. Natomiast nie grała wybitnie, nawet z Igą Świątek. Oczywiście ze wszystkich rywalek w grupie największą trudność sprawiła właśnie ona, właśnie Caroline Garcia. Natomiast Iga Świątek też miała niewielkie problemy w meczu z Francuską. Ten pierwszy mecz w wykonaniu Polki z Kasatkiną, bardzo łatwy, i to ta historia meczu z Kasatkiną wydaje się, że będzie absolutna dominacja. No, wydawało się, że Iga Świątek trafiła do najprostszej grupy. No, w zasadzie, że z każdej pary trafiła na tę łatwiejszą rywalkę. No bo Kasatkina właśnie, którą już pokonywała niejednokrotnie w tym sezonie. I w zasadzie Kasatkina, która bardzo słaby serwis, nieprzekonujące swoje podanie, nie gra agresywnie, no, bazuje bardzo na tym, co gra rywalka. No i Iga Świątek, jeżeli jest w nawet nieoptymalnej formie, ale jeżeli po prostu gra na swoje 60-70%, no to kończy się tak jak właśnie na tych finałach. 2-0, pewnie bezproblemowo pokonana Rosjanka. W drugim meczu, jak wcześniej wspomniałem, Caroline Garcia. Tutaj zaczęło się od przełamania na korzyść francuski, zaczęło się dobrze dla Garcia, ale to na niewiele się zdało, bo kiedy Iga znalazła rytm, złapała ten rytm spotkania, no to już w zasadzie była stroną przeważającą aż do samego końca. No i ostatnim meczu, gdzie podchodziła już w zasadzie jako zwyciężczyni w grupie, także nie musiała w zasadzie się w ogóle jakoś się przeciążać, nie mogła się oszczędzać, a i tak zastosowała swój ulubiony wynik seta, jak to w tym sezonie 6-0 z Coco Gauff i kolejna deklasacja. No to jest naprawdę nieprawdopodobne. Mnie się osobiście wydawało, że Coco Gauff, jeżeli przyjdzie do meczów finału, gdzie ona będzie miała mniejszą presję, no bo przecież tych szans na zwycięstwo są aż 3, gdzie naprawdę i Kasatkina, i Garcia to są zawodniczki, z którymi można spokojnie powalczyć. A tu w zasadzie absolutnie zdominowana przez wszystkie rywalki. Niesamowite, jak słaby był to turniej w wykonaniu Coco Gauff i zresztą jej deblowej partnerki, bo mówię o tym nieprzypadkowo, no bo tak samo w deblu, gdzie grały przecież cały sezon naprawdę fantastycznie, tutaj też zupełnie bez
bezradne, nie wychodzą z grupy, bardzo słaby turniej Goff i Pegui. Coco Gauff w tym drugim secie, ostatnim swoim singlowym secie w finałach 0-6, porażka z Igą Świątek, która przecież nie grała spotkania wybitnego. To nie była taka forma Igi Świątek jak z tego swojego najlepszego czasu, być może gdzieś w początku sezonu, okolice marca, kwietnia. To wydaje mi się wtedy Iga grała swój najlepszy tenis w całym sezonie. Tutaj nie musiała się wspinać na aż tak wysoki level, natomiast musiałaby się wspiąć na nieco wyższy level w półfinale. Tam trafiła na Arenę Sabalenkę. Wiadomo, że ostatnie mecze Białorusinki z Polką na korzyść Polki, natomiast Sabalenka to jest już taka rywalka, która naprawdę potrafi sprawiać problemy Świątek. Mieliśmy okazję doświadczyć tego oczywiście na US Open, to taki oczywisty przykład. Natomiast przez cały sezon, nawet jeżeli Iga wygrywała, no to oczywiście Sabalenka się szarpała, Sabalenka miewała swoje problemy. Natomiast jeżeli cofniemy się nieco wcześniej, no to Iga była po tej stronie, gdzie ona nie potrafiła przemóc Sabalenki. To była ta rywalka, która miewała w zasadzie absolutną faworytką w spotkaniach z Polką. Taki kasus trochę Marii Sakkari. Tam też był przez moment taki impas w wykonaniu Polki, nie potrafiła się przełamać. Kiedy to się stało, no to zaczęła dominować Sakkari namiętnie. Iga Świątek, tak samo było tutaj, tak samo było z Sabalenką. I teraz to Sabalenka wygrała 2-1, taki dziwny mecz, no 6-2, 6-1, 6-2. Te sety w zasadzie w ogóle niewyrównane, mecz bardzo szarpany, bardzo średnie spotkanie w wykonaniu Igi Świątek. Bardzo tego szkoda, no bo to był naprawdę moment, gdzie Iga mogła wygrać, mogła dopiąć jeszcze kolejne zwycięstwo. Trochę zabrakło. Wydaje mi się, że już może zmęczenie całym sezonem, że już też mentalnie trudno było wytrzymać kolejny taki mecz. Ten szarpany mecz wyciągnęła Sabalenka, ona zasłużenie awansowała do finału. No i w meczu z Caroliną Garcią, to dla mnie osobiście właśnie Sabalenka była mimo wszystko faworytką. Wiemy, że Sabalenka, zwłaszcza w tym sezonie, w finałach jest bardzo rozczarowująca, w decydujących rundach zawodzi. Natomiast tutaj wydawało mi się, że to zwycięstwo z Igą Świątek też daje takiego kopa. No teraz w tym konkretnym czasie, no każdy chce wygrać z Igą Świątek. No to jest taki, kiedy wychodzisz na kolc z Igą, to jest taki czas, w którym nic nie musisz, gdzie naprawdę tylko możesz i może zrobić wynik wyłącznie ponad stan, no bo nawet dostając 0-6 jak Coco Gauff, o tym się za bardzo nie mówi. To po prostu była deklasacja Igi Świątek i tyle. Nie była to jakaś kompromitacja w wykonaniu Gauff. Już trochę Iga przyzwyczaiła i nas, i swoje rywalki do tego, że takimi wynikami jej mecze się właśnie kończą. Tutaj było trochę co innego. No, wygrywa Sabalenka, awansowuje do finału, jeszcze w dodatku w bardzo średnim sezonie. To nie jest przecież sezon Sabalenki, w którym ona awansując, nie wiem, jest po prostu dominatorką, wygrywa jakiś turniej za turniejem, wygrywa jakiś duży turniej chociażby. Ona naprawdę rozczarowywała przez większość czasu. A koniec końców jedzie na finały, znajduje się tam w finale i zresztą możemy się cofnąć rok wstecz. Tam przecież rok wcześniej wygrała Garbinie Muguruza. Ona grała wtedy z Kontaveit. Kontaveit na niesamowitej fali, wielka seria Estonki. A Garbinie Muguruza nic specjalnego, cały sezon nie grała. Awansowała do finałów, tam wygrała. No teraz wiemy, jak skończył się cały ten sezon w wykonaniu Hiszpanki, bardzo średnio. Natomiast podobnie zagrała tutaj Sabalenka i koniec końców 2-0, fenomenalny, naprawdę fenomenalny mecz serwisowy, zwłaszcza Caroline Garcia. No widać, ile daje dobry serwis, to też było widać w meczu z Igą Świątek. Jak Caroline Garcia odpalała swój najlepszy tenis, odpalała swój najlepszy serwis, to w zasadzie Iga Świątek miewała naprawdę wielkie, wielkie problemy. I tak było tym razem, 11 asów, 80 blisko procent wygranych piłek po pierwszym podaniu, ani jednego breakpointa nie musiała bronić Francuska. Naprawdę fantastycznie, ale tylko jednego broniła Sabalenka. Nie obroniła go. No i to skutkowało tym, że pierwszy set porażka w tiebreaku, w drugim secie 6-4 dla Garcia i to ona zwycięża, zasłużenie zwycięża Francuska, awansuje na czwarte miejsce w rankingu światowym, wyrównuje swój najlepszy rezultat. Naprawdę kapitalny turniej dla Garcia. To jest naprawdę
świetny rezultat i ogromne brawa dla Legacy. To w zasadzie, jeżeli ktoś w połowie tego sezonu powiedziałby, że tak to się będzie kończyć, że tak to się skończy, no to szczerze mówiąc, ja pewnie popukałbym się w czoło i powiedział, no gdzie Caroline Garcia gra nieźle, ale to przecież nie ten poziom, a tutaj kończy jako czwarta tenisistka na świecie, kończy wygrywając finały. Ogromne gratulacje dla Francuzki. Jeżeli chodzi o panów, no to mieliśmy też naprawdę kapitalną historię. Olga Rune, rocznik 2003, no to jest kolejny dowód na to, że Alcaraz będzie miał z kim walczyć. No i miał zresztą z kim walczyć nawet na tym turnieju, no bo to właśnie z nim przegrał Hiszpan, przegrał przez krecz i koniec końców też wycofał się z finałów. Tym samym pierwszy rezerwowy wszedł do gry. Tym rezerwowym okazał się niestety nie Hubert Hurkacz, a Taylor Fritz. Miał taką okazję, miał taką szansę, żeby zagrać w tych finałach Hubert Hurkacz. Zabrakło niewiele. Trzeba było wygrać w drugiej rundzie, bo Taylor Fritz odpadł bardzo szybko. Wydawało się, że pierwsza runda, ten mecz z Mannariną w wykonaniu Hurkacza bardzo słaby, ale przepchnięty. I za to oczywiście brawa, bo wiele takich meczów już przegrywał. Tam bodajże było 8 obronionych breakpointów w pierwszym secie i nie wiem, czy jakikolwiek ze strony Mannarino. Koniec końców set dla Hurkacza. Także to jest taki... W zasadzie nie zdziwiłbym się, gdyby było odwrotnie. Takie scenariusze oglądaliśmy, ale takie, w których to Hubert Hurkacz gra słabiej przez cały set, a koniec końców wygrywa, no to takich scenariuszy nas Hubert nie przyzwyczaił i za to brawa. Wygrał ten szarpany, trudny mecz, podszedł do drugiej rundy, tam mierzył się właśnie z Olgerem Rune, który wyciągnął bardzo długi mecz ze Stanem Wawrinką. Szwajcar wygrywał, mógł wygrać to spotkanie i wtedy pewnie ułatwiłby zadanie Hubertowi, ale Olger Rune pokazał ducha walki. Wydawało mi się, że to jest właśnie ten czas, w którym Olger Rune nie będzie miał za bardzo sił, no bo przecież on podchodził do tego turnieju naprawdę w nieprawdopodobnym rytmie, podobnie jak Felix Auger-Aliassime, no bo grał na pełnym dystansie w Sztokholmie, tam wygrał wtedy z Tsitsipasem, następnie pojechał do Bazylei, przegrał właśnie z Felixem w finale, także wszedł, jak to się mówi kolokwialnie, z buta właśnie do tego turnieju w Paryżu. No i tutaj Hubert Hurkacz zupełnie bez szans. Pierwszy set jeszcze jakoś wyglądał, ale drugi set 6-1. Deklasacja Huberta zupełnie. Naprawdę jeden z gorszych meczów Huberta, jakie miałem okazję oglądać no, od dłuższego czasu. Naprawdę bardzo, bardzo słabo. Niestety tak to właśnie wygląda i to... Ta przegrana Huberta Hurkacza pozbawiła go koniec końców szansy na występ w finałach, no bo wtedy już wiedzieliśmy, on nie pojedzie. Natomiast była jeszcze szansa, że jako drugi rezerwowy będzie miał okazję pojechać. Natomiast Olger Rune musiał ten turniej wygrać, żeby się załapać na to miejsce. Tak też się zresztą stało. Grał z Carlosem Alcarazem. Carlos Alcaraz ten mecz musiał w tiebreaku drugiego seta poddać właśnie z powodu kontuzji. Do finału awansował Olger Rune, grał z Nowakiem Dżokowiczem, w finale przegrywał już 1-3, odwrócił losy meczu, w trzech setach pokonał Dżokowicza w nieprawdopodobnym stylu, naprawdę, no to był genialny mecz, to nie tak, że Dżokowicz nie dojechał na to spotkanie, to nie tak, że Olger Rune jakoś przepchnął to spotkanie. Duńczyk zagrał naprawdę fenomenalnie, odrobił te straty, a w decydującym gemie jeszcze potrafił obronić bodajże 4 czy 5 breakpointów. To jest ogromny bagaż doświadczenia, które zdobył na przestrzeni ostatniego miesiąca Rune. Nieprawdopodobny turniej, nieprawdopodobny czas, no bo to jak on gra, to jak on fizycznie wytrzymuje te mecze, no to jest coś nieprawdopodobnego. Alcaraz zbiera trochę owoce tego, że wcześniej grał bardzo dużo i teraz wydaje się, że jego zdrowie nie dojechało na końcówkę tego sezonu. Rune troszkę bardziej się oszczędzał i tę końcówkę no w zasadzie przycisnął na maksa, wycisnął z tego też maks. Zobaczymy, na razie Rafa jest w Turynie, Rafa prawdopodobnie w Turynie zagra, więc być może ten drugi rezerwowy, a teraz to akurat już pierwszy rezerwowy, nie będzie musiał brać czynnego udziału w turnieju, natomiast tego jeszcze nie wiemy, zawsze Olger Rune może jako ten zapasowy zawodnik do turniejów wejść.
A jeżeli chodzi o Dżokowicza, to jest dla niego pierwsza porażka w turze od maja, od tej porażki w ćwierćfinale French Open z Rafą Nadalem. Oczywiście mówię o tych rozgrywkach ATP, bo jeżeli chodzi o Laver Cup, tam rzeczywiście przegrał z Felixem Ojerem Aliassim, ale tych rozgrywek no, tutaj nie liczę. I Rafa Nadal był tym ostatnim zawodnikiem, który pokonał Serba. Od tej pory niepokonany, a zwłaszcza w tych decydujących momentach przecież. Za to też ogromne gratulacje, ogromne brawa dla Holgera Rune, bo kiedy przegrywa się z Dżokowiciem w decydującym secie, kiedy trzeba odrabiać, no to wielu tenisistów już wtedy opuściłoby głowę, spuściłoby oczy i po prostu dograło to spotkanie, no bo byłoby przekonanych, że Dżokowic jest po prostu nie do ruszenia, ale nie Holger Rune, bo on już w następnym gemie odrobił straty, bo on już przy stanie 5-5 przełamał rywala, na 7-5 musiał bronić się przed breakpointami i też cały czas wierzył w to, że po prostu nie da się przełamać. I to jest ogromna zaleta Holgera Rune, to jest jego moc, bo podobne sytuacje mogliśmy zobaczyć w Sztokholmie. Kiedy grał z Tsitsipasem, to Greg miał takie sytuacje, miał taki moment w drugim secie, kiedy był nieco lepszy od Rune. Miał ten, no ewidentnie, po prostu był stroną przeważającą, ale w tych najważniejszych momentach, w tych punktach, gdzie musiał bronić się przed przełamaniem, musiał skończyć gema, no to Rune grał po prostu wybitnie. Rune mentalnie dojeżdżał nieprawdopodobnie. Tsitsipas był bezradny, koniec końców też już w końcówce no, po prostu jakby zrezygnowany był. Greg jakby wiedział, że nie ma szans, choć ta różnica między nimi była minimalna. To jest ogromna zaleta Rune. To może być ten jego duch walki, może sprawić, że jego rywalizacja chociażby z Alcarazem, to może być ta rywalizacja, która będzie ciągnąć się przez lata. Mówiliśmy wiele o Janiku Sinnerze i oczywiście on dalej jest wielkim tenisistą, ale teraz zmaga się też z problemami zdrowotnymi. Ten sezon też już jest dla niego skończony. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie i Alcaraz i Sinner wejdą na swój optymalny poziom. Do tego dojdzie ten genialny Rune. Może Tsitsipas, to naprawdę może być fenomenalna rywalizacja. Zapowiada się fenomenalny rok. W tym momencie kończymy już ten sezon, bo zostało nam w zasadzie jedynie Next Gen Finals w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu już finały panów. No i będziemy czekać na następny sezon, a tam będzie się działo zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co było, no to już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć!